Cześć kochani, tu Marta. Dzisiaj rano, kiedy otworzyłam mój YouTube i zobaczyłam, ile ja mam komentarzy i ile pytań jest pod moimi filmikami, postanowiłam, że zamiast odpowiadać każdemu z osobna, nakręcę filmik z odpowiedziami na pytania, które najczęściej się pojawiają i może w ten sposób Wam rozjaśnię wszelkie wątpliwości. Chcę to jeszcze zrobić przed weekendem, u mnie weekend jest w piątek i w sobotę, więc nie zamierzam za bardzo wchodzić na YouTube'a, a chcę Wam rozjaśnić wszelkie wątpliwości, tak więc zaczynamy! Okej, pierwsze pytanie. Będę po prostu czytała treść wiadomości, nie będę mówiła od kogo są, nie wiem, czy sobie tego życzycie. Czy cała rozmowa jest od początku do końca w języku angielskim? To jest pytanie a propos rekrutacji. Tak, cała rozmowa jest w języku angielskim. Nie będziecie w ogóle używali języka polskiego podczas rekrutacji. Wszelkie maile, które z nimi wymieniacie, są też w języku angielskim. Wszelkie dokumenty przez Was dostarczone muszą być w języku angielskim. Tak więc odpowiedź jest tak. Drugie pytanie. Kilka osób zapytało mnie o maksymalny wzrost. Otóż nie ma nigdzie podanego maksymalnego wzrostu. Jednak jedynym ograniczeniem jest, aby mieścić się w łóżkach w samolocie. Mamy, nie wiem czy każdy wie, mamy sypialnię, a taką ala sypialnię w samolocie na bardzo długie loty. I wówczas możemy tam iść i odpocząć przez parę godzin. I te łóżka są, myślę, że one mają 1,85 m, 1,90 m. Niektóre są krótsze, niektóre dłuższe. Myślę, że 1,90 m to jest maksimum. Może wyższa osoba mogłaby mieć problemy i spać z podkurczonymi nogami tam. Kilka komentarzy zauważyłam, że są a propos tatuaży. Niektórzy się zdziwili, dlaczego wspomniałam, że trzeba tatuaże usuwać. Mówiłam tylko o tatuażach, które są w widocznych miejscach, jeżeli by nie były zakryte przez uniform. Dla facetów no to jest prosto, bo mają długie rękawy w pracy i spodnie, wiadomo, a dziewczyny no, mają spódnicę, więc nie mogą mieć żadnego tatuażu na kostkach i również na przedramionach, bo mamy krótki rękaw w pracy. Dlaczego tak jest? Z tego względu, że to jest międzynarodowa firma i jest tutaj duża wrażliwość na inne kultury, religie i postanowili po prostu zabronić tatuaży, niż je sprawdzać, co one oznaczają. Ponieważ nam się wydaje, że tatuaż jest piękny, ładny, oznacza to i tamto, ale w innych kulturach czy w innych religiach on może być obraźliwy, a na to nie mogą sobie pozwolić. Kolejne pytanie, czy znam język arabski? Nie znam języka arabskiego i nie będziecie musieli się go tutaj nigdy uczyć. Niektórzy na własną rękę uczą się tego języka. Ja uważam, że nauka języków obcych jest czymś wspaniałym. Jednak język arabski nie leży w centrum mojego zainteresowania. Tak więc ja go nie znam i nie zamierzam go za bardzo poznać. Będziecie musieli jedynie wykonać tu kilka e-learningów raz do roku tak naprawdę z języka arabskiego, ale to będą podstawy, za 20 słówek tylko i to tylko trzeba zaliczyć i tak naprawdę tyle. Czy na dzień otwarty może przyjść każdy, czy konieczna jest wcześniejsza rejestracja? Ja akurat poszłam i to były dni otwarte. To pamiętacie, jak są open days, to z tego co wiem, to może przyjść każdy. I ja musiałam się zarejestrować w trakcie rekrutacji. Ale są też rekrutacje zamknięte, które wymagają wcześniejszej rejestracji przez stronę internetową i wówczas wybierają kilka osób i zapraszają je na rekrutację. Tak więc to zależy, czy to są open days, czy to jest zamknięta rekrutacja. Następne pytanie jest, czy etapy rekrutacji są dzień za dniem? Tak, odbywają się dzień za dniem. W moim przypadku to było i myślę, że to się nie zmieniło. W sobotę, w niedzielę i ostatni etap był w poniedziałek i w poniedziałek to była już tylko godzinna rozmowa dla tych kilku osób, które przetrwały. Tak więc to są 3 dni pod rząd. Jeżeli ktoś musi dojechać do jakiegoś miasta, to warto sobie wziąć pod uwagę to, że jeżeli się dostaniesz dalej, być może będziesz musiała zostać właśnie do poniedziałku. Kolejne pytanie dotyczy związków. Hej, czy poleciłabyś tą pracę osobie, która od lat jest w stałym związku i partner musi zostać w Polsce? Chodzi mi o to, czy można prosić o ułożenie grafiku tak, aby w każdym miesiącu miało się parę dni wolnego, w których można polecieć do Polski i pobyć trochę z partnerem. Albo pozamieniać się z innymi dużerami, aby stworzyć sobie te dni wolne. Sama takiej sytuacji nie doświadczyłam, ale jest tutaj dużo osób, które mają partnerów w swoich krajach, przyjechały tutaj do pracy i mają związki na odległość. Czy jest to łatwe? Na pewno nie jest to łatwe, ale jest to możliwe.
Ciężko jest dostać dni wolne w każdym miesiącu, aby lecieć do domu i się zobaczyć z rodziną czy z partnerem, ale zawsze może do Ciebie partner przyjechać, Cię odwiedzić, albo też możesz prosić o lot do Warszawy i się spotykać w Warszawie z partnerem, chociaż na te kilkanaście godzin. Ja dostałam akurat lot do Warszawy tylko 5 razy w przeciągu 5 lat, czyli raz na rok leciałam do Warszawy jako stewardessa tylko, ale niektórym się to udaje aż 20 razy. To już zależy, czy system Ci ten lot da, czy nie da. Tak więc moja odpowiedź jest taka. Trudne, ale wykonalne. To zależy od ludzi. Uważam, że to zależy od związku. Każdy związek jest inny i nie ma co oceniać. Kolejne pytanie. Czy podczas koledżu jest jakakolwiek wypłata? Tak, jest wypłata. Jest to około 2000 dirhamów. Starczy w zupełności na jedzenie. Prawdziwą wypłatę otrzymujecie dopiero jak zaczniecie latać. Oprócz tego dostajecie również starter pack, to jest karton z wyposażeniem do mieszkania. Dostajecie to od razu, jak się wprowadzacie do hotelu, do mieszkania. I to tam są tam z kołdra, poduszki, jakiś mop, talerze, sztućce, czyli wszystko, co potrzebujecie, aby nie śmigać do IKEA pierwszego dnia. Następne pytanie. Gdzie i kiedy odbywa się rekrutacja? Rekrutacje są prowadzone we wszystkich większych miastach w Polsce. Na pewno jest to Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wrocław, być może jeszcze kilka innych. I zazwyczaj trwają na całym świecie w tym samym czasie, na przykład okres wakacyjny. Tak więc gdzie komu wygodnie, tam może się udać na rekrutację. Polak również może pójść na rekrutację w dowolnym kraju. Jeżeli ktoś miał na myśli pytanie, gdzie dokładnie się odbywają, to odbywają się one w hotelach, w salach konferencyjnych. Czy można palić w apartamentach? Można palić w apartamentach. Trzeba zdeklarować, czy się jest osobą palącą, czy nie, i wówczas przydzielają do apartamentu z osobami palącymi, bądź też nie. Dzięki kochani za oglądanie. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Wam parę wątpliwości. Ja zaczynam już swój weekend. Wam również życzę miłego weekendu. Słyszałam, że w Polsce są teraz nieziemskie upały, więc przynajmniej mamy coś wspólnego. Wszystkiego dobrego.